Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie. Nie wiem w sumie czemu tutaj, ale bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Darksiders Warmastered Edition. I witam się z wami bardzo serdecznie już po raz szósty w tej oto serii. W sumie, że wyrzuciło mnie w tak dziwnym miejscu, bo powinienem gdzieś tam wyrzucić, a wyrzuciło mnie na początku praktycznie tej komnaty. Never mind. Na szczęście zapisało postęp, więc nie muszę znowu iść po ten miecz. Tylko teraz tak, ja zabrałem go stamtąd, czyli teraz idę albo tam. Ej, nie, wait a minute. Nie, no tak, to było zablokowane. Stąd przyszedłem. To, tak, stąd przyszedłem. No dobra, no to idę teraz tu. Gdzie jesteś ci mieć tak naprzeciw? Może to dwa będą, ale nie wiem. Okej. Okay. Co tu się. Artefakt tam jakiś jest. Okej, okay, widzę, będzie teraz ciągnąć dźwigniami i są wygaszone bomby, które muszę sam zdetonować. Po co mi się chciał budować coś takiego? Autentycznie, po co im się chciało? A to jest dźwignia. Aha, tak, to się nie, nic z tym nie zrobi. Z tym się nic nie stanie, bo to jest zablokowane. Ale artefakt jest jak najbardziej do wzięcia. Kurde, nie, że mogę szybować. To jest kolejny artefakt żołnierza. Aj. Się nie popisałem teraz trochę. Ale kurde, mam artefakt żołnierza. Nie, dwa artefakty żołnierza i jeden artefakt czempiona do spylenia. Kurde. Naprawdę, ile to może być warte? Dobra, tam nie podlecę, ale mogę podlecieć tutaj. Dziabnąć te. Go uśpionego wybuchacza. Właśnie, jestem śpiony, a żeby go wysadzić, muszę napełnić go ogniem. Czyli po prostu nas zapalić. Ale na szczęście moja gwiazdka nie takie rzeczy potrafi. Dobra, i to już działa. Pytanie, czy ja jestem w stanie wrócić na górę? Chyba tak. No, idź. Tu, na górę. Ale co, przyspieszę wędrówkę, bo po co ma być taka długa. I jestem przy wyjściu. Dobra,
obracaj tę czaszkę. I jednocześnie obracam sobie mapę. Znaczy, Boże, mapę. Mapę, tak, na pewno. Jednocześnie obracam sobie... most. Tylko właśnie, co by tu teraz... Tego nie wezmę, nie mam bata. Czy mogę na przykład to wysadzić? Ej, nieźle się to obraca. Taki test w sumie trochę mój. Rzuć. Nie, to tak raczej nie działa. A, i to się obraca cały czas. Okej. Dobra, no ale tam mogę to. Na szczęście mogę to zabrać z powrotem. Rzucisz? Nie, za daleko. Dobra. Idziemy. Rzucisz? No, rzucisz. Okej. To najpierw w tą stronę. Nie ten guzik. To najpierw w tą stronę. Tu chyba jest tylko ta jedna wajcha. No. Co to w sumie zrobi? Tu mi wysunie posążek z, powiedzmy, chyba połową wyłącznika. Bo trochę by było za łatwo, gdybym od razu dostał możliwość wyłączenia tego. No, nie topesz. Obviously musiał być za wysoko. Dobra, gdzie mnie wypluje? Tu. Dorzucisz? Niestety nie. No ale dobra, ja się za to mogę zbliżyć. Żeby cię poharatać tą gwiazdką. Tego nie mam chwilę w zasięgu, ale... zaraz będę miał. No. Leci. Tak, na żółto, czyli z tej strony się jeszcze pojawi kolejny. Pytanie tylko, jak to odblokować? Jest to jakaś pochodnia? Poza tym oczywiście, no ale... no przecież nie mogę użyć tego i... brawo. Nie mogę użyć tego i... rzucić takiej naładowanej gwiazdy przez pół tej takiej mapki. Tutaj coś mogę zrobić? Nie wiem, to jest tylko przejście dla mnie dalej. Nic więcej. Znaczy dalej, odblokowanie przejścia dalej. Tu mam jeszcze to, no tam raczej nie mogę, nie mam używać znowu tych uśpionych wybuchaczy z dołu. No, skacz. Dobrze. Bo to troszeczkę mija się z celem, mi się wydaje. Tego nie zatrzymię, ale nie mam po co zatrzymywać. To są jakieś pochodnie może? No nie, niestety, ale nie. Szkoda, że nie mogę naładować sobie tej broni i taką naładowaną sobie dziabnąć. No bo to tutaj też nie jest bez powodu. Jakby co, no, wysadzę to? I tyle, no i co? O, ej, ty, czekaj. Czy ja mogę użyć kilku? Mogę, dobra! Czyli po prostu taką reakcję łańcuchową muszę sobie tutaj zrobić, z tych uśpionych. Mam tylko nadzieję, że jest to wystarczająco w zasięgu. Okej, no i to powinno wystarczyć. Dobra, pyk. No, na spokojnie wystarczyło. No to trzecie już wystarczyło. Czwarte było już zbędne. Dobra. Druga dźwignia pociągnięta i druga połowa została przeze mnie. A dawaj. I ten guzik. Leć, gwiazdko, leć.
kalecz mych wrogów. To tak dziwnie brzmi. No, zamykaj paszczę, demonie. W sumie to się i tak powinno dalej lać, nie? Ale... Ja tam nie będę kwestionował dziwnej architektury demonów, ale za to duszę z chęcią przygarnę. No, w ogóle zajebiście też wyglądało teraz. Chyba dostałem niecałe 350 z każdej. Bo 250, nie jestem pewien. W ogóle, skumajcie... Jak bo wiem, że są też trainery do tej gry, a wiem, bo sprawdzałem. Nie mam żadnego włączonego, tak uprzedzając fakty. Ale wyobraźcie sobie, jak dużym cheatem... Przez zgarnij dwa i odblokuj przejście do trzeciego. Jak dużym cheatem jest w tym momencie użycie trainera, na przykład na, nie wiem... Oj, no, oczywiście, że byłoby za łatwo. Nie na... wiadomo, nie tylko na nieskończone zdrowie, czy tam gniew, bo to już jest mega cheat. Możecie w praktyce ciągle... Nie jesteście nie dość, że nietykalni, to możecie po prostu sobie spamić na przykład ciągle to. Ale po co? W sensie, gdzie jest ten fan? Albo... Bo tam na liście był rozpisany. Możesz sobie dodać milion dusz. Czajcie? Milion dusz. Co to będzie chyba klucz tej skrzynce. Do tej zablokowanej tej. No już widzę po tej chmurce. Klucz widzącego. O proszę, ulepszenie gniewu. To się nawet się zwróci ten wykorzystany pasek. I to jest pierwszy od... Jak pierwszy? Ej, jak pierwszy? Przecież koło Samela... Nie zapisało mi tego. No, bo to już powinien być drugi. Ajajaj. No dobra, do Samela i tak się będę wracał, więc... Nic straconego. Dobra, gdzie była ta brama w sumie? Tam byłem przed chwilą, tam byłem w poprzednim odcinku, czyli chyba wychodzi na to, że muszę się cofnąć. Kawałek. Może jest tutaj gdzieś ta brama, ja po prostu jej nie widzę, ale... Jak tak patrzę, to chyba nie. No właśnie, tu jest ta brama. No, byłoby chyba szczęście, jakby poszedł w tamtym kierunku, ale... Już trudno. A w sumie, co ma obserwator do powiedzenia? Wiesz, mam jakieś takie dziwne wrażenie, że to nie ludzie wybudowali to miejsce, wiesz? Mam takie jakieś naprawdę bardzo dziwne wrażenie, że całe to miejsce to raczej nie jest twór ludzi. No, może nie w całości. Przecież to wygląda jak jakieś katakumby. A nie powiecie mi chyba, że ludzie wybudowaliby coś takiego. Znaczy, dobra, wróć. Może i gatunek ludzki byłby w stanie coś takiego zbudować, ale ta lawa, takie wiecie, anielsko-demoniczne ulepszenia wizualne, to raczej nie nasza robota, a nasza, w sensie ludzi, nie? Bardziej robota już aniołów i demonów, a raczej demonów, bo to one tutaj głównie okupują to miejsce. Ja muszę wykorzystać te nietoperze, żeby się po nich przedostać na... Nie, nie muszę, bo tutaj jest kolumienka. No, dziabej.
odskocz w dobrą stronę. Trafię? Trafię. No to trzymaj. I bez żartu. Trzymaj. A ja lecę dalej. Op. Op. Okej, okay, w złym kierunku się odbiję. Wybacz. Odbiłem się w złym kierunku, ale finalnie doleciałem tam, gdzie chciałem. Dobrze, że się złapał. I akurat się ten nietoperz musiał obudzić. Dobra, no ale tam są drzwi. Ała! Zablokowane. Chodź tu. Lecz, lecz. Słabo leczysz. Szkoda. Jak tam wygląda progres tej? No, coraz bliżej, coraz bliżej. Może kosa robi się levela. Nadzorca. Jezus Maria, jakie to jest paskudne. O, świetnie. To się nazywa... Dobra, dziab. Ten dostał... Ała! O, Jezus Maria, przecież w ogóle życia prawie nie ma. A propos braku życia. Właśnie umarłem. No, ale poniekąd wyszło mi to chyba nawet na dobre, bo dostałem za free odnowienie HP do full. No. Dobra, czyli tak, muszę dziabnąć mu te trzy punkciki gwiazdą, a potem go nawalać. A nie, ja na... O, poważnie, nadzorca! To jest to maleńkie główienko w tej klatce, a ja się muszę bić z jakimś jego nadwyrężonym cielskiem. Jak to mówią? Pod mocną fasadą kryje się... Nie, jak to było? Tak, jakoś tak chyba. Pod silnym ciałem kryje się słabe wnętrze? Coś takiego? Dobra, dziabnij, unik, gwiazdka. Unik, unik, unikej, unikej. No, nie do końca to chciałem zrobić, no ale dobra. No to pośrednio wyszło. Znowu. Powiedzmy, trzeba go unieszkodliwić na moment. A czekaj, no, dawaj. Gwiazda. Gwiazda już tak nie działa. O, fajnie, wniknąłem w niego. Kurde, ale ile razy tak muszę jeszcze zrobić? I po czym poznać, że ja się posuwam do przodu? Czy nie, czekaj. Kurde, zgubiłem się teraz we własnym rozważaniu. Dobra, to jeszcze tej kosy muszę częściej używać. Bo ona jest taka fajna na takiej grupki właśnie. Au. No. Dawaj, dawaj. Jedno. Dobra, muszę zainwestować w atak po uniku kosą, bo on może być naprawdę dobry. Jeden. Drugi. Raz, dwa, trzy. Go. I tniemy. Jeszcze nie? Boże, jakie to jest twarde. Dobra, to już przygotować sobie... A nie, już jest do wzięcia. Dobra. Bierzemy gościa. No, dostaję mocno po pysku. Ja nie wiem, czy traktować to jako... zajście od tyłu przeciwnika, czy... Jak mówiłem, wy zdecydujcie, bo ja autentycznie nie jestem w stanie stwierdzić, jak ja mam to zaklasyfikować w tym momencie. Powiedzmy, a, po,
Chociaż nie, w sumie nie. Wiecie, powiedzmy, że wyczekał na dobry moment. O. Tak powiem. No i już 18 minut. Walka w windzie. No, dziwo nie, a aż się prosiło, żeby coś tu wcisnąć. Odblokowuj mnie to przejście. Okej, okay, tam jest do wysadzenia, tu jest do wysadzenia. Tylko czym? A, dobra, jest ogień. Okej, okay, jest ogień, ale tylko dwie pochodnie się palą? Tutaj coś chyba... Tak to wygląda, mi się wydaje. Dobra, leć. Ej, to ładnie wyszło. No, dawaj. Tni. I dookoła. No. I cyk! Kosa na wyższym poziomie! Kosa aż wibruje od energii. Wzrasta jej niszczycielska siła. Przesuję. Tylko właśnie, bo to jest pytanie, czy to jest pierwszy poziom kosy? Tak samo jak u tego, czy to jest drugi? Bo wiecie, pierwszy poziom to w sumie ten jakby poziom bazowy, więc może być, że teraz to jest na drugim poziomie. O, i... Łepetyna urwana. No. Dobra. Ja naprawdę z tego chybiłem. Dobra, czyli nie muszę zabijać, wystarczy, że walczę. Teraz mam pewność. To już ogólnie się pali, ale tu są jakieś. No, leć. To jest ciekawie, no bo... Czemu miałoby się palić tylko jedna pochodnia? Ja tamtej nie mam zasięgu. Póki co. A, no to, dobra. Lecę dalej. Teraz pytanie, którędy iść. Bo tu są schody, ale są zablokowane, więc nie było tematu. Okej, czy tutaj? Tu jest jeszcze jedna. A, jeszcze, no, to jest w sumie ta, której nie umiałem, którą nie umiałem wycelować. Stamtąd. Także ta się już pali. I tam jeszcze jest jedna. Dobra, zaznacz. Leć. Proszę, jak wyczute! Uuu, jakaś rogata skrzyneczka. Okej. Okay. Dobra, bo tam muszę się przemieścić po ścianie dalej. A tutaj, proszę bardzo, ciekawe, co to tam się w środku uchowało. A w ogóle jeszcze, w ogóle też dzbaniłem, bo nie rzuciłem tego. Trafię? A kurde, trafiłem jednak, okej. Okay. Dobra, skrzyneczko, co tam w sobie chowasz? Uuu, upgrade! Żądza krwi. Dzięki temu ulepszeniu wojna leczy się, kradnąc siły życiowe swych wrogów w trakcie walki. Nice! Ej, autentycznie właśnie znalazłem sobie lifesteala w tej grze. No to co? Przypisz do prożacza chaosu. O, ładnie wygląda, ładnie. Taki zielony. Dobra, let's go. A, nie toperek. Gwiazdeczka. I lecę dalej. Bo co innego miałem zrobić w tej sytuacji. Dobra, i tutaj co? A tu chyba... Tak, to chyba jest na stałe. Więc... Let's go. O, i słyszałem muzyczkę na... na
rozwiązanie zagadki. Okej. Czyli teraz po prostu muszę się tam cofnąć. No, a żeby było ciekawiej... Ej, kurde, ale mało się trochę leczę. No nie tego... Tego ziomka. To masz ciąć. Au! Czy jakby ja nie miał, albo zadaję jeszcze małe obrażenia, albo coś. Ja autentycznie byłem pewny, że będę się za trochę więcej leczył. To się nie mówię, że od razu, że nie wiem, trzy uderzenia mam full HP, nie? No ale jakby... To jest naprawdę mało, ja za... To combo... Czekaj, to... O! Za to combo wyleczyłem się za tyle, co mnie leczy ten zabicie jednego nietoperza. Mówiłem sobie, że byłoby dobre wsadzić walkę do tej windy. Dobra, posmakujcie kosy. Przy okazji trochę sobie też podbiję te kosy. Dobra, jeden. No, kurde. Tu. Drugi. Leci kosa. Trzeci. No, ile można? Czwarty. Wytrzymały był. Jakby tu się pojawił drugi ten nadzorca, nie? To... Oj, 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 oj. To by zabolało kogoś. Najprawdopodobniej mnie, że muszę znowu z tym walczyć. Okej. Numer dwa. Tu otwarte. No i proszę bardzo, skrzydełka w ruch. Lecimy. Szkoda, że nie mogę glajdować jak Batman Arkham, nie? No ale wiadomo. O! Czyżby skrót? Gdzie jestem teraz? Pytanie tak właściwie, bo ja autentycznie nie wiem. Ale skrót to chyba nie jest. Raz, dwa, jolo. Okej, tu jest dalej jakiś... O, świetnie, jest mieczyk i jest opancerzony szkielecik. Chwilowo przeciwnik, który najbardziej mnie denerwuje. Dobra, stop, 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 stop. Powoli, powoli, pojedynczo, proszę. No, bierę go. O, widzieliście? Teraz na tą egzekucję się bardziej wyle... Ciabni. No. Fuks. Dobra, nie, jeszcze poczekaj. Jeszcze... Łap! Dobra, wylecz się, tak? Bo miło jednak też stracić teraz HP. O, dobra, niech będzie. Niech będzie, niech będzie. No, teraz żryj mój pożeracz chaosu. I moją kosę, no może nie moją. Tymczasowo moją kosę. No, dziękuję. Ten nie leczył. Także... Będzie jeszcze dalej? A, jest, dobra. Czyli dobrze, że jeszcze nie wziąłem tego leczenia. Dobra, podbijać kosę. No.
Nie ten atak. Ten atak. Łop szarowo dookoła, cofnij. Oj. Bo to się może źle skończyć. Dla mnie. Dobra. Jeden. Ten główny. Takie główne zagrożenie właśnie zostało zdjęte. Dlaczego za tej egzekucji nie dostaje też HP? To się jakby... Gościu traci, no pewnie dość sporą ilość życia. Nie powiecie mi, że on nie ten... To nie jest, że on ma już ledwo, tylko jest tak w Sekiro pewnie, że gościu po prostu traci ileś tam żyć. No bo w sumie, nie, może nie w Sekiro. Bo w Sekiro albo dobijam typa do końca. Jeszcze. Okej, chyba już jest spokój. W Sekiro albo dobijam typa do końca, skrobiąc mu życie, albo rozbijam posturę. No to nie jest to samo. Ja to jest jak w God of Warze, to będzie dobre porównanie. Ja w God of Warze, no, albo gościu traci... O Chryste, ile was jeszcze tam będzie? Więcej was stara nie miała? Dziabej. Dobra, na bok mówię. Ja autentycznie nawet nie wiem, którego teraz fokusować, ale chyba jak już obijam tego, to będę go obijał do końca. Na bok. Oj, Kosa teraz gra główne skrzypce w tym odcinku. Ale tylko naprawdę nie zginąć, bo to jest ostatnie, czego teraz chciał. No. Dobrze. Okej, już myślałem, że dalej go biję, ale to tylko było dokończenie combo. Ej, zrobiłem unik, mimo tego dostałem obrażenia, halo. No. No, dawaj. Bardzo ładnie. Raz, dwa, żegna. Już? Spokój? Ta, bo się winda sama podnosi. A i tak dobrze, że jedno i drugie wziąłem, bo to pozwoliło mi dość szybko tę walkę zakończyć. No, w miarę szybko tę walkę zakończyć. To jest lepsze określenie, mi się wydaje. Dobra, nie. YOLO. Gdzie mnie to prowadzi? To musi mnie gdzieś prowadzić. To nie może być tak po prostu tutaj wsadzone. Chyba powinien dolecieć. A spokojnie. Ej, no, ale skam. Przez to, że walczę... Znaczy, skam, no. Trochę skam, a trochę nawet dobrze, bo przez to, że walczę tym mieczem, to się nie leczę z pożeracza chaosu. No bo czym mam się leczyć, nie? Bo, dobra. Jak to dobrze się złapał, nie? Dobra. Koso, leć! No, to mi nie wyszło. Raz, dwa. 2200 dusz. Nie, a level? No, nie, ale ten level to naprawdę bardzo powoli leci. Ale nie, dobra, to chyba jednak jest jakiś skrót. Pytanie, gdzie mi to wyrzu... Serio? Tutaj? Wow. No, to mocny skrót. Dobra, ale jak... Nie te drzwi. Tędy to było tędy? Nie, to było chyba ten. Bo jak już tu jestem... No, otwieraj. Nie, to też nie tędy. Tu, nie, tam na górę wchodziłem, ale... Kurde, zaraz się zgubię. Gdzie jest to przejście?
Tu miałem to, do wysadzenia. Przejście w górę i tak dalej. Ale gdzie jest to przejście? Gdzie się Tiamat, bo tą pewnikiem była Tiamat, nawalała z moim anielskim wierzchowcem. Z tymczasowo moim anielskim wierzchowcem. To będzie lepiej określone, mam nadzieję. Dobra, i co teraz? Okej, tego nie muszę podpalać, wystarczy, że sobie w to rzucę. Dobra. Congratulations, you have played yourself. Okej, lecę znowu. Bo musiałem totalnie zdzbanić całą tą sytuację. Wiecie, zabawne będzie, gdybym on spadał, to ja dopiero wcisnąłem skok. To się nazywa mieć zapon jak diesel na morozie. Dobra, tu się już dodaszuje. W miarę. Dobra, czek, to było tu. Nie, to nie było tu. Lecę. No, to lecę. Jako, że go teraz puścił i znowu musiał się to wspinać. Dobra, i tu jest kolejna skrzynka. To jest taka. Poszukiwacz skarbów. Dzięki. Co, tu jest jedna skrzynka ominięta, do której o dziwo mogę dostać się akurat tędy. Oj, tu są trzy skrzynki, dobra. Czyli tu i tu. Dobra. Jak już tu jestem, bo ja po prostu muszę tam zejść na dół, żeby sprogresować fabułę, ale jak już tutaj wlazłem, to się chociaż po to przejdę. Akurat będzie koniec odcinka, widzę. A mam nadzieję, że stamtąd będzie w miarę bliżej. Do tego miejsca z tymi mieczami. A jak nie, to mówi się trudno. I przejdę się tam po prostu poza nagraniem. Tą drogą, którą właśnie tu przylałem. Okej, tu jest skrzynka z duszami. Ile ich sobie kryjesz? No troszkę. I są też netoperki. Które sobie właśnie poumierały. Na własne poniekąd życzenie. Dobra, i to jest tutaj. Nic mnie nie atakuje, także ładnie. Do góry, do góry. I teraz to. Na wszelki wypadek, wiecie, im dłużej to jest nieaktywne, tym lepiej dla mnie. Dobra, i są dwie rogate skrzynki. Co jest w tej? Fragment zbroi otchłani! Ładnie! Mocna rzecz. Okej, okay, tutaj mam trochę dusz, ale zadziwiająco małą ilość. A tu, no nie ma bata, żeby były dwa odłamki. Nie, rdzeń gniewu! Cały rdzeń! Ładnie. Bueno. No tego nie przemyślałem. Nie tak dać se porządnie obić mordę. No ale dobra. Nie, bo to jest tu, potem na górę, tu i tu i tu. Dobra, nie, tak nie będzie bliżej. Ale, okej. Okay. To
Ja teraz tam pójdę i zobaczymy na koniec odcinka, co się stanie, kiedy te miecze włożę. See ya. No i już jestem. Zbieram sobie właśnie żyćko. Nie warto było sobie zostawić. Teraz mi dobrze przysłużyło, bo mam za friko leczenie. I jak sobie sprawdziłem mapę, jest to była to jedyna skrzynka, jakiej nie zgarnąłem. Także no... W trochę słabym momencie znalazłem tego poszukiwacza, albo po prostu za dokładnie eksplorowałem. No ale dobra, never mind. Włożyłem mieczor. I co teraz? Winda. Czy to mnie wypluje zaraz przed bossem? Tak, to mnie wypluje zaraz przed bossem. No, bariera się wyłączy. Bravissimo, po prostu. Dobra, wiesz co, nie. Lecę od razu. Obviously. Sorry. Żeby nie było za łatwo przypadkiem. Okej. Okay. Ale przynajmniej dzięki temu, że tak połaziłem, no to... Mam całą katedrę już eksplorowaną. Więc już nie będę musiał tutaj wracać. No, poza ewentualnie tymi punkcikami na początku, no ale to wiadomo. Ty, a tak jeszcze dla testu, jak będzie wyglądała kosa, jak do niej zaaplikuje to ulepszenie? Tak, 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 pokaż mi to. Dziewnie kosą. Spodziewałem się czegoś innego. No ale dobra. Czyli tak, wracamy. Nie to. Tu. To, nie to, to i tu. Dobra. Dziękuję bardzo. No, a, to też taka subtelna różnica koloru. Kucenka. Dobra, skończ żyć, pysk. A, gruź se, gruź. Dobra, tu. Nie, czekaj. Poprawka. I zepsułem. Bier to. Na to się nawet udało. Ty, a jak rzucę dwoma? To walnie mocniej? Tu. I tu. Chyba się ten drugi anulował. Kurde, 8 trafień jest z tej kosy za to jedno combo. Dobra, i co to będzie teraz? Te sunięcie takie? Aha. Kolejne? Czy już plujesz? Kolejne. Kurde. I za bardzo chcę ją trafić z tego. Z tego, tą gwiazdą za bardzo chcę ją trafić.
to już się skończyło. Rzucisz? Rzucisz. Bardzo ładnie. Jedno. Tu w zasięgu. Ale tu już mam. O, no tak. Nie jest zapalone, to się nic z tym nie stanie. Lecisz po raz kolejny. Proszę mnie tu wyhealować bardzo ładnie. Widzieliście? Łożeś ty! A cóż to za nowa kombinacja łatakowa? Wow. Dobra, czyli to niestety nie jest tak przyjemne do Unii. Prosto w pysk! Chciałoby się! Gwiazdka i lecę dalej cię ciąć! Dobra. Mnie ją oznaczą. Dobrze. Tnij tą kosą, tnij. Oj, to za... To zaboli. Mnie. I on tak średnio. Dziabnięcie. To chyba nawet, że coś się zrobiło. Ej, nie, ale Jezu, dlaczego to leczenie jest takie żałosne z tej? No, pyk! Drugi raz, wpysk! Te szarże na mnie nie będą działały, spróbuj czegoś innego. I teraz nagle jem, zaczyna mi spamić po prostu tymi skokami. Ha, uniknięta! Że fuksem. Ej, co jest? Czemu taka kamera zwariowała? Oj, to zaboli to. Hell yeah. Serce wybrańca, ten przepełniony mocą tajemny obiekt, ten przepełniony mocą tajemną obiekt pozwoli Samuelowi otworzyć przejście do Czarnego Tronu. Kamień Życia. Dobra, tu mam iść. W sumie nic innego nie mam tu do roboty, nie? A, no dobra, jak już tak lecę, to YOLO, do Samuela też się przejdę. Tylko w sumie jak? Tragic. Without your feathered friend, how will you escape this prison of rock? I'll find a way. You have certainly proven yourself resourceful. Perhaps I can provide a quicker way. Speak plainly, demon. Serpent holes, ancient paths that worm their way beneath the husk of this dead world and beyond. I use them to get about, and for a price, so can you. What do you want, Baldrum? A trifle, really? The Chosen's heart. I felt its power the moment you stepped from that tower. You wound me, horseman. I would never come between you and your friend Samael. No, I only wish to look at the heart. One glance, and our bargain is sealed. Świeżbimy łapki, co? Samael will be
Wężowe tunele. Chociaż ja się spotkałem na Darksiders Wiki także z określeniem żmijowe jamy i chyba ja się będę trzymał akurat tego nazewnictwa, bo jakoś lepiej to brzmi. Więc żmijowe jamy. Ta pradawna sieć tuneli ciągnie się pod powierzchnią świata i poza nim. Odszukaj schronienie Vulgrima, a zyskasz do niej dostęp. Czyli mówiąc krótko, po prostu fast travel. Nie! Kurde, postać się zepsuła. W sensie model mi się zepsuł postaci. Okej. Ile będzie za artefakty? Jest 500 dusz za ten artefakt żołnierza. 2000, czyli dostałem 1000 dostałem za artefakt czempiona. Jestem tak troszeczkę niepocieszony. Ale trudno. Okej, co ja tu mam? Gwiazda odbija się rykoszetem od pobliskich wrogów, biorę to. Zwiększa liczbę ataków też, niech będzie. Wyupgradowane. Od razu te 2000 poszły w nową broń. To i co? Zabici, wrogowie zabici naładowaną gwiazdą pozostawiają po sobie duszę gniewu. No, to jest fajne, ale bardziej to jest na takie naprawdę z bardzo słabe mobki tylko jest dobre. Dobra, jednak nie pójdę do Samela w tym odcinku, bo za długi będzie, za długi. Zwiększa damage zadawany bronią. Tak średnia trochę, tak średnia. Ta zguba jest fajna. Wiecie co mnie tego boli? Że zarówno to, jak i to, to jest tak naprawdę pasywna premia, ale i jedno i drugie muszę zaaplikować w broń, żeby to w ogóle działało. O, dobra, tu się odblokowała, widzę. Trzecia moc gniewu. Spalnie przyjaciół, wojny w ścianie ognia piekielnego. Czerpie zapasów gniewu, czyli tak samo jak to. W sensie to robi ze mnie tanka, to stawia po prostu... no albo stawia, albo po prostu dookoła mnie tworzy coś w stylu płonącej ściany, albo coś takiego. Tutaj z większych zmian. Dobra, ale myślę, że czas troszeczkę... O, kontrujący blok zwiększa obrażenia. Poproszę. O, jeszcze bardziej zwiększenie obrażeń i brakuje mi 70 dusz na to. Ale dobra, nie będę narzekał. Harpun czy piła tarczowa? Niech będzie piła tarczowa. Dobra, tutaj coś mogę. No niestety ataku połoniku sobie nie wezmę. Tutaj zwiększa zasięg i obrażenia tego, co mam teraz. O, okej. Wymaga kosy na poziomie drugim. Dobra, czyli jednak kosa na poziom pierwszy. Dopiero nabity. Czyli tak to działa. Level drugi skilla, ale niektóre wymagają konkretnego levela broni. Dobra, no to co? Szał śmierci. Prawy bumper plus Y. Za 900. Albo... rzut kosą w powietrzu, czy z powietrza, za 400. Tutaj trąba powietrzna. No, podobnie jak ten szał śmierci. Ten ślizg z powietrza mnie naprawdę intryguje. Dobra, nie będzie to. Potężny cios. A to nie będzie to koszące cięcie. I tak, tutaj skurcz przytrzymaj. Piła to widzieliście na początku, jak się tym bawiłem. I... znaczy bawiłem, tak po prostu używałem tego, jak walczyłem z tym wielkim takim demonem z rogami, które wyglądały jak korona. A tutaj bumper X. Ej, no nie, postać mi się zgliczował. Znaczy postać, no model postaci się zgliczował. Dobra, zapis gry. Nauczyłem się jednej rzeczy. Czy gra, nieważne w co grasz, zawsze warto mieć te dwa zapisy.
Jeden, na którym grasz, i drugi jako kopię, na wypadek, gdyby coś się spieprzyło z pierwszym. No, ale Pożarz Chaosu już ma naprawdę, to już ma tak mniej więcej 2/3 chyba poziomu nabite. Kosa, mimo iż bardzo dużo jej używałem w tym odcinku, no to ma naprawdę niewiele. Okej. No i to jest pierwszy kawałek zbroi odchłani, a już obok Samera zgarnąłem drugi. No kurde, czemu mi nie zapisało tego? Dobra, ale tu jeszcze coś mam. Znaczy tak, tu jest na serce wybrańca, a tutaj na co? Ajajaj. Tutaj coś miodu jamy, cieniste skrzydła i kontrujący blok ulepszony. Tu. Czy mam dwa? Kupiłem? Nie kupiłem chyba w poprzednim odcinku. Czy mam dwa? Dobra, never mind. Okej, czy ja będę w stanie pokazać wam, jak to wygląda? O Jezus! Nie to, tylko to. No, widać animację, nie? A nie, to nie to. Skok i przytrzymaj. Okej, czy to jest po prostu ten atak, tylko że w powietrzu. Dobra, tej serii ciosów sobie nie wziąłem. A, jeszcze ten meteoryt. Ej, to fajne. Plus mogę użyć dwóch uników zaraz po sobie, jak zrobię ten z powietrzu. Dobra. Ja się tutaj z wami żegnam, tak... trochę nie sobą, a dymkiem, który unosi się z tego. O, może kosę wyciągnę, żeby było bardziej widać. O, proszę. Ej, ale fajnie wygląda kosa pod tym kątem. Dobra, potem będę się zachwycał tą kosą. Koniec. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym mam nadzieję, że będziemy już widzieli wojnę w całości. A póki co ode mnie to tyle. Adio.